trudnym dla nas czasie, bo przecież od 17 maja nieprzerwanie do dnia dzisiejszego trwa alarm przeciwpowodziowy. W trudnym dla nas czasie, dlatego że 23 maja nastąpiło przerwanie wału przez Wisłę w miejscowości Świniary w gminie Słubice i od tego dnia zawsze na pierwszej linii frontu strażacy wspólnie ze swoimi kolegami, strażacy ochotnicy z Państwowej Straży Pożarnej, z wojskiem, z setkami wolontariuszy walczyli i walczą nadal o to, aby nikt nie zginął. O to, żeby mienie, które mieszkańcy musieli niestety pozostawić tam, gdzie mieszkali, w swoich siedliskach, było jak najlepiej zabezpieczone. Aby te gospodarstwa, które doznały kataklizmu, mogły być zabezpieczone i zwierzęta w nich przeżyły. Walka trwała bardzo długo, bo szło takiej ciężkiej walki przez 6 tygodni non-stop. Najpierw pierwsza fala od strony Wisły, potem fala od strony Jezior Łąckich, też bardzo poważna, bo 1 000 000 m3 wspólnie tutaj udało nam się zatrzymać w żwirowni i w Jeziorach Łąckich. I potem niestety druga fala. I wszyscy ci, którzy doświadczyli tego najbardziej, czyli mieszkańcy Troszyna Polskiego, Nowego Troszyna, Dobrzykowa, ulicy Nadwiślańskiej, Borek, Dolnych, części miejscowości Piaski, części miejscowości Wymyśla czy Korzeniówki, wiedzą, jak bardzo poświęcali się strażacy. Tutaj, przy ratowaniu w pobliżu kościoła, kolejnej części doliny, przegrody dolinowej, od przepompowni do kościoła, aż do cmentarza i dalej, pracowało w niektórych okresach ponad 1000 osób. Wszyscy razem. Strażacy, żołnierze, cywile, mieszkańcy, wolontariusze, klerycy, harcerze. Wymieniać mógłbym długo. Z wielu miejscowości. Ale najbardziej ja w tej akcji mogłem liczyć na duchów strażaków. I to nie tylko tych z Dobrzykowa czy z Gąbina, którzy są w systemie ratowniczo-gaśniczym, ale ze wszystkich jednostek. Z terenu miasta i gminy Gąbin oraz z większości jednostek z powiatu płockiego. Część jednostek ochotniczych i państwowych docierała do nas nawet z bardzo daleka. Dowodził nimi starszy brygadier Gustaw Mikołajczyk, który jest wśród nas i on też wie, jak czasami było trudno, jak było niebezpiecznie. Tu walka szła o życie. Tysiące dobrych ludzkich serc pomogło nam uratować następne 4 miejscowości. I tych tragedii, które się rozgrywają w tych miejscowościach, o których mówiłem, Troszynie, jednym, drugim, Borkach czy do ulicy Nadwiślańskiej w Dobrzykowie, udało się w dalszej części uniknąć. I właśnie ten dzień dzisiejszy, on miał być wcześniej planowany, ale ta pomoc, ta tragedia spowodowała, że trzeba było go przesunąć. Na właśnie ten ważny dzień, 1 sierpnia, dla kraju
dla miasta gminy Gąbin i dla Dobrzykowa, dla jednostki OSP w Dobrzykowie. Dlatego bardzo serdecznie w imieniu wszystkich mieszkańców, wszystkich druhów, ochotników z OSP Dobrzyków cieszę się i bardzo serdecznie witam, że w tym dzisiejszym dniu, mimo że jest to dzień, tak jak powiedziałem, bardzo ważny i w stolicy i w wielu miejscach odbywają się uroczystości. Dotarli do nas zaproszeni goście, tym bardziej szczególnie im dziękuję. Bardzo serdecznie witam pana Wojciecha Jasińskiego, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ministra poprzedniej kadencji. Witam pana Michała Bożko, do niedawno starostę płockiego, a od niedawna senatora Rzeczpospolitej Polskiej. Pana Adama Struzika, marszałka województwa mazowieckiego, reprezentuje dzisiaj pan Michał Twardy, dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku. Pana Jacka Kozłowskiego, wojewodę mazowieckiego, reprezentuje pan Radosław Lewandowski, kierownik delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Płocku. Ale są wśród nas ci z mundurami, a tych najlepiej powita prezes OSP Dobrzykowie. Witam starszego brygadiera Gustawa Mikołajczyka, mazowieckiego komendanta wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Gorące brawa, to on dowodził tutaj wszystkimi strażakami, tymi z Państwowej Straży i z Ochotniczej Straży, a tym cywilom, którzy pomagali im, też doradzał. Bardzo serdecznie witam wśród nas i dziękuję za odprawienie mszy księdza dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Romana Bagińskiego, kapelana Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu płockiego. Bardzo serdecznie witam księdza kanonika Zygmunta Karpa, proboszcza parafii Dobrzyków. Witam księdza kanonika dziekana Józefa Szczecińskiego, proboszcza parafii Gąbin. Witam, ale to zrobi ponownie lepiej ode mnie, druh prezes Stanisław Wichrowski. Witam księdza Tadeusza Zierżewskiego, proboszcza parafii Czermna. Witam księdza Leszka Żuchowskiego, proboszcza parafii Ciechomice. Witam pana Dariusza Wojnowskiego, dyrektora Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Mazowieckiego. Witam pana Hilarego Januszczyka, wiceprezesa Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Mazowieckiego, zarazem prezesa Zarządu Powiatowego. A ja gorąco witam pana Piotra Zgorzelskiego, starostę powiatu płockiego. Witam pana Adama Sierockiego, przewodniczącego Rady Powiatu Płockiego. Witam pana Henryka Kamińskiego, radnego powiatu płockiego. Witam panią kapitan
Mirosławę Pawlak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Witam pana Piotra Równickiego, starszego kapitana, pracownika Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, który uczestniczył tutaj w działaniach podczas powodzi. Witam starszego brygadiera Krzysztofa Frączkowskiego, komendanta Państwowej Miejskiej Straży Pożarnej w Płocku. A ja witam komendanta Komisariatu Policji w Gąbinie, Ryszarda Cieślaka, i chcę powiedzieć, że również ze strażakami, z wojskiem, ramię w ramię pomagali nam policjanci. Panie komendancie, dziękuję bardzo.